Cześć, witajcie, ja jestem Wojciech, a to są nasze fotograficzne podróże. Zapraszam Was na wrzosowisko Mostówka, niedaleko Warszawy. Chodźcie. Cześć, kochani. Tym odcinkiem rozpoczynam podróż po Polsce busem w poszukiwaniu wrzosowisk. Pod koniec miesiąca czeka mnie bardzo ciekawe wyzwanie fotograficzne, więc postanowiłem skorzystać z warunków, że wrzosy już są, wyznaczyć sobie po Polsce pewne miejsca, które chcę odwiedzić i zatoczyć takie ogromne koło. Chcę Was oczywiście zabrać ze sobą i nagrać przy okazji odcinki. Jestem już trzeci dzień w podróży, ale zapraszam Was na odcinek o Mostówce w Warszawie. Zapraszam! Poranek w nowym miejscu. Nigdy tutaj wcześniej nie byłem, a jeszcze parę dni wcześniej nie miałem pojęcia o istnieniu tego wrzosowiska. Muszę Wam także przyznać się do czegoś. Nigdy wcześniej na żadnym wrzosowisku nie byłem. Jestem góralem i gdzie mi tam jechać za Warszawę fotografować jakieś fioletowe kwiaty? Jednak w miarę tworzenia dla Was tego kanału staram się poznawać nowe miejsca i uczyć fotografować nowe krajobrazy. Nie lubię wychodzić ze swojej strefy komfortu, ale dopiero wtedy jest szansa, że wydarzy się coś magicznego. Tym razem postanowiłem w końcu spełnić swoje marzenie. Spakowałem się na kilka dni i ruszyłem w Polskę. Chciałem zobaczyć coś nowego i sprawdzić, jak moje założenia sprawdzą się w praktyce. Czy będę w stanie tworzyć te odcinki jeden po drugim, mieszkając w wanie? Ile mnie to będzie kosztowało? Jakie zdjęcia uda się złapać? I czy ma to w ogóle sens? Fotografowanie krajobrazu to duży wysiłek i ryzyko. Mimo poniesionych kosztów nie ma gwarancji, że danego dnia będą warunki i uda się stworzyć jakieś zdjęcie. Ja postanowiłem poświęcić się temu zadaniu i dokumentować piękno otaczającego nas świata. Gdzie mnie to doprowadzi? Tego nie wiem, ale już sama podróż wydaje się być wyjątkowa. Muszę się Wam jeszcze do czegoś przyznać. Z każdym kolejnym odcinkiem poznaję coraz więcej piękno krajobrazu i szlifuję umiejętności jego fotografowania. Ale jeszcze piękniejsza podróż odbywa się we mnie. Po wielu latach bezsensowności istnienia znowu zaczynam się uśmiechać. Znowu mam sny i czasami budzę się wypoczęty. A to miła zmiana po ponad dekadzie ciągłego wyczerpania. Moje poprzednie życie było na zewnątrz bardzo piękne. Takie instagramowe story, gdzie wszystko wygląda pięknie, a jest pozbawione głębszego sensu. Teraz mam wrażenie, że znowu odnajduję sens. Albo znowu go widzę, bo on zawsze był, a ja przestałem patrzeć i widzieć. Jeśli masz chwilę, to zostań ze mną do końca tego odcinka, bo elfy natury zaprezentowały magiczne światło, a mnie udało się to zarejestrować na zdjęciu. Z powietrza to miejsce jest naprawdę niesamowite. Nie sądziłem, że oczywiście trafię na jedno z bardzo niewielu miejsc bez mgły, ale tak to jest, jak się odwiedza lokalizację po raz pierwszy. W tym roku mocne skautowanie. Staram się znaleźć miejsca na przyszłoroczną jesień, bo ta jesień zapowiada mi się bardzo pracowicie, ale bardzo się cieszę, że tu jesteśmy. Słuchajcie, mam ogólne pojęcie, gdzie iść, więc ja tam teraz biegnę, bo tak jak Wam pokazywałem z powietrza teren, to dało mi to jakieś takie pojęcie, gdzie można znaleźć fajny kadr. Zobaczymy, czy mi się uda go jeszcze znaleźć przy tym wschodzie, ale jak nie, to zostaniemy tu jeszcze jeden wschód. Chodźcie. Witajcie przy pierwszym kadrze. Mam już wszystko przygotowane, ale od razu chcę się usprawiedliwić, że będzie to scouting tego miejsca, bo ja tu dzisiaj zostanę cały dzień i postaram się jeszcze poszukać fajnych, wartościowych kadrów i takich przede wszystkim miejscówek, bo ja
Nigdy wcześniej tutaj nie byłem. Nie mam pojęcia, gdzie można znaleźć coś ładnego, ale to do mnie zagadało, bo to są klimaty rodem z Beskidów. Widzicie te pagórki? Ja zaraz jak widzę takie deformacje kadru, to zaraz się z tym dobrze czuję i od razu to do mnie zagadał ten pierwszy kadr i zaraz wam to zdjęcie zaprezentuję. Natomiast dzisiejszy dzień poświęcę na to, żeby znaleźć coś fajnego, a jutro na wschód przygotuję dla was, mam nadzieję, piękny i fajny kadr. Także zacznijmy tym spokojnym kadrem, z ładną flarą. Wiecie, zaczyna się jesień, więc my zaczynamy z jesiennymi kadrami. Zapraszam. Idąc wzdłuż tego wzniesienia, zmanifestowały się fantastyczne mgły. Przy tym poprzednim kadrze już te mgły było widać, ale dopiero spacerując parę kroków dalej, teren się otworzył i zobaczyliśmy, mówię zobaczyliśmy, bo jestem tu z kolegą, podszedłem, bo widzę, ktoś fotografuje, mówię dobrego światła życzę, a kolega mówi, ja cię znam. Także idziemy dalej, kolega też tu jest pierwszy raz, więc sprawdzimy, jak wygląda w ogóle teren, ale wobec takiego piękna ja nie mogę przejść obojętnie i znowu zaczynam się strasznie lubić z obiektywem 100-400, bo to jest fragment krajobrazu. Specyficzna mgiełka sobie wisi, taka zawiesina wręcz. Jest, ona się odcina w pewnym momencie, ale też bardzo dynamicznie się zmienia. Strasznie backlightowe oświetlenie, wszystko w kontrze, naprawdę trudne, ale przez to taka połaść lasu, prawie że samotna, zmanifestowała się mi w drugim planie, a na pierwszym planie te plany są bardzo mocno skompresowane, ale na pierwszym planie mamy bardzo ładnie oświetlone korony drzew. Ta mgła się rusza, więc za chwilę pewnie zniknie, bo jest coraz cieplej, jak widzicie, już czapkę zdjąłem. Ale to skautowanie tego miejsca mi się naprawdę podoba, bo to na pewno będzie nowym punktem krajobrazowym na mojej mapie Polski i mam nadzieję, że się tu jeszcze nieraz z kimś fotografującym spotkam. Dlatego zapraszam was w tym momencie do drugiego, innego zdjęcia, ale mam nadzieję równie pięknego. Zapraszam. No i przyszła jesień. Czy sobie tego życzymy, czy nie? Przyszła. Jest jeszcze młoda, jest jeszcze, wiecie, w rozkwicie, ale mimo początku września to już czuć, że się pojawia. Jedna z takich oznak jest to, że jak jesteście w cieniu, to w tej kurtce czuję się akurat. A jak wychodzę do słońca, tak jak teraz, to mam wrażenie, że po co ją w ogóle zabrałem. Miejsce jest niesamowite, ale to jest miejsce chronione, Natura 2000 i w wielu przekazach w internecie, które przeczytałem, jest podkreślone wielokrotnie, że trzeba dbać o to miejsce, trzeba nie zrywać tych wrzosów, są takie spokojne ścieżki pomiędzy tymi wrzosami, da się tutaj naprawdę spacerować, także przestrzegam was też, bo się spotkałem z takimi informacjami i wydaje mi się, że warto takie miejsca chronić, bo tak jak przed chwilą tutaj wpadła wycieczka szkolna,
I super taka inicjatywa, ale ze strony jakby nauczycieli nie słyszałem żadnych informacji odnośnie tego, że słuchajcie, wrzosy są pod ochroną, proszę nie zrywać i tak dalej. Także ja wam to mówię i zapraszam was tu bardzo serdecznie. Nawet nie tylko w momencie, jak będą wrzosy, ale tak ogólnie na zdjęcia wydaje mi się miejsce bardzo, bardzo do polecenia. W tym momencie już jest 10:09, czyli to światło dla fotografa jest takie, wiecie, no... Było, minęło. Ale scouting się udał. Ja w tym momencie zrobię sobie małe przeorganizowanie w busie, bo podzielę się z wami na tym tripie paroma zmianami, które w tym busie powstały już. To są przejściowe zmiany, ale to daje mi możliwości, wiecie, przetrwania i pracy. Natomiast ja chcę się przygotować do popołudnia. Także pochodzę tu z wami jeszcze, pokażę wam, jak wstępna jesień w tej mostówce wygląda, a potem przygotujemy się do eksploracji tego terenu po południu. Chodźcie. Przed chwilą pokazywałem wam, jak to wygląda z powietrza. Bardzo ciekawa charakterystyka terenu. Nigdy czegoś takiego nie widziałem i bardzo się cieszę, że mam okazję z wami takie coś eksplorować. Jak widzicie za mną, mamy początki złotej godziny. Tak też wybrałem czas na ten lot dronem. I w tym momencie chciałbym was zaprosić na poszukiwanie zdjęć przy tym zachodzie, ale tutaj jest bardzo dużo ludzi i myślę, że może być problem z szukaniem kadru jako tako. Więc jestem zdecydowany na to i chcę was poprosić, żebyście zostali, bo zostanę tutaj do wschodu słońca kolejnego, bo mam już wybrane miejsce i tam pójdę. Także teraz złota godzina, zachód słońca i trzymamy kciuki za jutrzejsze morze mgły. Chodźcie. Tak jak się spodziewałem, jest bardzo dużo ludzi, jeszcze więcej komarów. Słońce dziwnie się zachowuje. Ja, jak jest tak dużo ludzi, szczególnie dzieci, jakieś imprezy, wiecie, urodzinowe, dużo tutaj jest sesji w ogóle ciążowych, no szok. Naprawdę, nie spodziewałem się czegoś takiego. Ja się generalnie tracę w takich warunkach. Ale zapomniałem wam powiedzieć, bo zrobiłem jeden kadr z drona przy tym fantastycznym świetle. Jeszcze się nie poddaję, zaraz jeszcze coś tu poszukam. Ale zaproszę was w tym momencie do pięknego kadru z drona. Zapraszam. Przed chwilą miałem tutaj naprawdę fantastyczny kadr. To jest zupełnie inne miejsce niż ja jestem przyzwyczajony. Mówię oczywiście o górach. Tutaj jest zupełnie inna charakterystyka terenu i miałem naprawdę fajny kadr. Takie, wiecie, wyschnięte gałęzie drzewa, powyginane wśród pięknie oświetlonych kęp wrzosów. Dużo tu jest komarów, także bardzo przepraszam. I ten kadr był po prostu jakby przeciwwagą tego, co wam pokazywałem przed chwilą z drona. To był fragment krajobrazu. Ja już muszę zaraz to znikać, bo mnie zjedzą. Wiecie, co się stało? Zabrakło światła. Fragmenty jeszcze złapałem, ale nie sądzę, że jest to kadr godny wam pokazania. Także wiecie co? Na dzisiaj trzeba uciekać przed tymi komarami, bo przegram tą walkę. Iść spokojnie się przygotować na wschód słońca. Ja się fotografowania wrzosów dopiero uczę. Albo uczy się wyszukiwania smaku pośród tych pięknych pól, bo są naprawdę niesamowite. Także dajcie mi szansę i zobaczymy, co się wydarzy o wschodzie. Chodźcie.
witam was drugiego dnia na wrzosowisku Mostówka niedaleko Warszawy. To jest trzeci dzień mojego tripu po Polsce. Mam nadzieję, że jeszcze kilka miejsc uda się odwiedzić i mam nadzieję, że jeszcze kilka dni uda mi się wytrzymać w busie. Pogoda zapowiada się dobrze, tylko nie będzie żadnej chmurki dzisiaj o wschodzie. Troszkę szkoda. Tam już na horyzoncie mieni mi się kolor przedwschodzia, taki piękny czerwony, jak te moje puchy. Ale powiem wam, że jestem niesamowicie zaskoczony, jak zimno tu potrafi być w nocy. A z doświadczenia wczoraj pamiętam, że w dzień naprawdę było bardzo gorąco. No nic, idziemy szukać piękna. Mam nadzieję, że ja się znajdę już w tym wschodzie dzisiaj, bo wczoraj to było takie, wiecie, skautowanie, ale znalazłem to miejsce, wiecie, znalazłem tą drogę i wzdłuż tej drogi było tego naprawdę dużo. Tutaj grzybiarze mnie przywiedli, bo widziałem, że tu były poparkowane samochody z boków i oni sobie tu szukali grzybów. Także cieszę się, że udało się wstać, chociaż jest tak zimno, że ja bym tam jeszcze chętnie został. Natomiast wiecie, jak widzę taką delikatną mgiełkę na horyzoncie, to aż się ciągnie człowieka, aż ciągnie człowieka do fotografowania. Chodźcie. Mam tutaj taką kompozycję, która zwróciła na mnie uwagę w momencie, jak przechodziłem. To miejsce w ogóle bardzo przypomina mi sawannę z Wyżyny Gujańskiej z Wenezueli, bo tutaj wystarczy odejść troszeczkę tylko od drogi i tracicie perspektywę w stosunku do tej drogi. Nie wiecie, gdzie jesteście, bo wszystko się takimi fraktalami natury powiela i powiela i powiela. Ja jestem przyzwyczajony do fotografowania zupełnie innych widoków i szukanie tutaj piękna sprawia mi trudność, ponieważ wszystko jest piękne, ale ja bym chciał coś wydobyć swojego, a nic ze mną jeszcze, wiecie, nie rozmawia, bo ja mam oko wyćwiczone do zupełnie innych krajobrazów i patrzę tutaj i cały czas mnie coś denerwuje i wtedy odchodzę od danego krajobrazu czy pomysłu czy zdjęcia i idę dalej. Od 4 minut mamy złotą godzinę i pomyślałem, że się rozgrzeję takim kadrem, który składa się z bardzo wielu pięknych kolorów. Brzoza, która już dostaje żółte kolory, na dole te wrzosy, fragment łąki żółtej, która wchodzi z lewej strony, wszystko ocieplone złotą godziną. Korzystając z doświadczenia wczorajszego dnia, że tu się wszystko dzieje inaczej, ale równie szybko, to zaproszę was do pierwszego zdjęcia z tego wschodu, a ja pójdę dalej coś dla was przygotowywać, bo chciałbym zakończyć ten odcinek jakimś naprawdę ładnym zdjęciem. Zapraszam. Wiecie co, spaceruję tutaj już od kolejnych kilku minut od tamtego zdjęcia i szukam, wiecie, szukam czegoś takiego, co sprawi po prostu, że moja wewnętrzna potrzeba szukania tych epickich kadrów zostanie usatysfakcjonowana, że się wypełni ta potrzeba.
I nagle odpuściłem. Nagle mówię, dobrze, okej, rozumiem. Tu trzeba skromności, tu trzeba odpuścić. Słyszałem kiedyś taki piękny opis między odczuwaniem a wyczuwaniem. Odczuwamy coś, co już znamy, a kiedy się zresetujemy i nastawimy na coś nowego, to wtedy coś będziemy wyczuwać. Przechodziłem obok tej brzuski i ona w tym momencie jest na wpół jesienna. Część liści jest żółta, część jeszcze zielona. Ta zieleń już jest taka, wiecie, wytrawna. I co? I za tą brzuską jest kolejna brzuska. I kolejna, i kolejna, i kolejna. A wszystko w tle jest dopełnione takim kolorem wrzosów. Tam wschodzi nam słońce, czyli mamy, wiecie, ciepło czerwień, które nam dopełnia całości. Ja tak zaglądam, bo tam za chwilę będzie wschodziło słońce. Już wam powiem za ile. Za chwilę ono już jest po wschodzie, czyli w górach już by było, wiecie, już byśmy otwierali szampana albo niestety wracali albo do domu. Natomiast tutaj promienie słońca pojawią się dopiero za chwilę. Ale nie przedłużając, ja jeszcze sobie powtórzę to zdjęcie, żebyśmy je na pewno mieli. Przysłona 2.8, ISO 100 i piękny kolor wrzosów w tle. Zapraszam. Słuchajcie, wzeszło słońce i wróciłem, po raz pierwszy wróciłem do kadru, który już wam pokazałem, ale jak przechodziłem tu z powrotem, to naprawdę, no tak to powinno wyglądać. Poprzedni jest taki bardzo jesienny, ten kadr spokojny, detal wyciągnięty. Teraz zupełnie inny obiektyw i tak fotografujemy, ja sobie jeszcze wykorzystam tą chwilkę. Przepięknie się w tym momencie pojawia nam słoneczko nad horyzontem i ono na wysokiej przysłonie rozszczepia się tak właśnie, jak to dzieci rysują. Także z ogromną radością zaproszę was do skromnego wschodu słońca, ale naprawdę na tym wrzosowisku dla mnie wyczekanego. Zapraszam. Kochani, brak mi słów. To jest ostatnie zdjęcie tego odcinka. I co za zdjęcie to będzie. Nigdy w życiu nie udało mi się znaleźć takiej magii. Ale to nie jest moja zasługa. To jest zasługa natury i troszeczkę technologii w tym jest. Posłuchajcie. Szukając informacji na temat wrzosów, wymarzyłem sobie takie zdjęcie, wiecie, mgiełki, promieni słońca i tak dalej. Brakuje mi w tym mgiełki, jakby tu była mgiełka, o boje. To by była foda po prostu, ale w tym momencie i tak jest super. Jestem w bardzo niskiej perspektywie, ponieważ w pierwszym planie tego zdjęcia umieszczam wrzosy, które są w tym momencie backlightowo odświetlone. Słońce, które wstało nam parę minut temu nad horyzontem, znalazłem taką tutaj przesiekę, w której widać, jak to świeci w moim kierunku. Bardzo ładnie te wrzosy są oświetlone i w tym momencie mam piękną grupę drzew,
brzuzek, które sobie tak charakterystycznie rosną, jak mała rodzinka. I z racji, że w tym momencie jest to backlightowo też oświetlone, to wszystkie te liście są oświetlone z tyłu. I teraz słuchajcie, już sam ten kadr przykuł moją uwagę i chciałem stworzyć go tak, jak go zobaczyłem. I zacząłem się bawić, wiecie, bo jak widzicie, za mną jest samochodzik, nie ma się gdzie śpieszyć i tak dalej. Zacząłem ustawiać różne ogniskowe i w pewnym momencie udało mi się stworzyć dziurę światła, wykorzystać teoretycznie wadę obiektywu w bardzo pozytywny sposób. Bo jeśli, wiecie, powstają bliki w szkle, tak? Jeśli źle się ustawimy, jeśli mocno fotografujemy właśnie w takim oświetleniu, to po prostu mamy momenty, w którym światło jest w stanie dostać się nam na matrycę i tworzyć flary. Natomiast w tym momencie ta flara i ogólny kierunek światła tworzy nam taką, wiecie, taką sytuację, jakby tam elfy były z latarką i podświetlały mi dokładnie, zobaczcie tutaj, jak pięknie jest, nie? I całe to mam złapane, naprawdę. Mam to też sfilmowane na aparacie, żeby mi nikt nie zarzucił, że to jest w jakimś Photoshopie dodane, bo ja takich rzeczy nie robię i nie sądzę, żeby to miało sens, wiecie, nie? Dodawanie efektów, podkręcanie ich, okej, to jest inny temat, ale dodawanie tych efektów, takich szczególnie, to nie. Ale kiedy natura mi prezentuje coś takiego, a ja jestem w jakimś dziwnym stanie to wykorzystać, bo to jest po prostu, wiecie, cała moja wiedza, ale bardzo dużo szczęścia i łaskawość natury, bo inaczej się tego nie da opisać. Bawiłem się z tymi flarami od samego początku, bo miała być ta flara z lewej strony, ale nie sądziłem, że bardzo wysoka przysłona i odpowiedni kąt padania jest nas w stanie skierować do takiego zdjęcia. Ja jestem zakochany w tym momencie, w tym miejscu, ale to miejsce jest na wschód. Cisza, spokój, fotografowie, światło i dobre światło. Obiektywne piękno świata zaprasza Was na finałowe zdjęcie z wrzosowiska nad Warszawą. Zapraszam. Powiem Wam szczerze, że ja dalej jestem w szoku, jeśli chodzi o to ostatnie zdjęcie. Naprawdę, no elfy trzymały latareczkę ze światłem i powiedziały tutaj. Słuchajcie, pięknie tutaj jest, ale to już koniec na dzisiaj. Ale to nie koniec mojej podróży, bo stąd jadę dalej, a to już będzie w następnym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie do końca. Jesteście fantastyczni. Jeśli tu jeszcze jesteś, to poproszę Cię o łapkę w górę i jakiś komentarz. Napisz może proszę, które zdjęcie podobało Ci się najbardziej. Mam pewne podejrzenia, ale chciałbym usłyszeć Twoje zdanie. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Dziękuję wszystkim patronom. Jesteście fantastyczni. Dziękuję. Dzięki Wam się ta podróż odbywa. Dziękuję za tą pomoc. To jest naprawdę nieocenione. Bardzo dziękuję, że jesteście i wspieracie mój kanał. Dla Was wszystkich, którzy tu jeszcze są i oglądają, bardzo Wam dziękuję. Jeśli jesteście tu na premierze o 20:30 w czwartek, dzięki wielkie. Dla Was specjalne podziękowania. Jesteście fantastyczni. Podziękowania i pozdrowienia dla całej grupy facebookowej Obiektywne Piękno Świata. Jeśli tam jeszcze nie jesteś, a lubisz piękno, podobają Ci się moje podróże albo robisz zdjęcia, zapraszam serdecznie. Dołącz do naszej grupy. Słuchajcie, ja jadę dalej. Widzimy się za tydzień. Wiecie, to jest początek podróży po Polsce w poszukiwaniu wrzosowisk. Ja takiego czegoś jeszcze nigdy nie robiłem, a jest to po to, aby przyzwyczaić się do dalszych podróży, aby zobaczyć, co gra w wanie, a co nie gra. Także trzymajcie za mnie kciuki, żeby mi to wyszło i żebym z tego wyciągnął jak najlepsze wnioski. Dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że mostówka w Warszawie Wam się podobała. Jak macie kiedyś okazję, to się tu wybierzcie, bo to jest wyjątkowe miejsce. Ale szanujcie przyrodę. Bardzo Was proszę. Jeszcze raz wielkie dzięki. Życzę Wam zdrowia i dobrego światła. Hej!